Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się w kolejnym dniu, już ostatnim dzisiaj, przesłuchań pierwszego etapu, ale na wyniki przyjdzie nam poczekać przynajmniej do godziny 21:00, jeszcze popołudniowa sesja przesłuchań, a dzisiaj w studiu konkursowym naszym gościem jest pan Wojciech Michniewski. Dzień dobry Państwu. Hello, good morning and welcome to another competition studio of the last day of the first stage of auditions. Tonight we're going to find out the results of the first stage, but we will have to wait for them until 9:00. And today in our studio our guest is Mr. Wojciech Michniewski. Jest też z nami nasza tłumaczka, pani Marta Głowacka, a ja po raz kolejny mam okazję spotkać się z Państwem tutaj ze Studia Filharmonii Śląskiej, Regina Gowarzewska. Today we also have the interpreter, Marta Głowacka, and I have the pleasure of welcoming to the competition studio here in the Silesian Philharmonic, Regina Gowarzewska. Śledzi Pan przesłuchania konkursowe jako obserwator, jako komentator, ale ja bym chciała cofnąć się do 1974 roku. Konkurs ogólnopolski, dyrygencki, tutaj w Katowicach. Zdobył Pan na nim wyróżnienie, na konkursie, który niejako poprzedzał Międzynarodowy Konkurs imienia Grzegorza Fittelberga w Katowicach. Jak wspomina Pan tamten konkurs w Katowicach? Niechętnie się cofam do tego konkursu, muszę powiedzieć szczerze, ponieważ to wyróżnienie odebrałem jako katastrofę absolutnie. I dlatego tak dobrze rozumiem wszystkich, którzy odpadają w konkursach, którym nie udało się ulokować tak, jak się spodziewali. I każdy przecież uważa, że powinien zdobyć pierwszą nagrodę, że jest fantastyczny. Tylko przeciwności losu jakieś mogą sprawić, że tak się nie dzieje, więc jest to dla mnie mi bardzo bliskie. A rzeczywiście wtedy były te okoliczności dosyć szczególne, bo wydawało mi się przynajmniej, że tak idę jak burza w tym konkursie i nagle w tym finale wylosowałem tren Pendereckiego. Dajmy szansę pani Marcie przetłumaczyć. The question was, you're a follower of the competition, an observer, and also the commentator, but I would like to go back to 1974, because you took part in the national competition that took place here in Katowice, which was some kind of a competition which was here before the Fittelberg International Competition, and you got a distinction at this competition. What do you think about that? And the answer was that I do not like to go back to those days because to me it was some sort of a catastrophe regarding my results. And I understand the contestants who do not get the results and who are not located as highly as they expected, because this is really close to me. I went through this competition feeling really strong and I was really, really confident and I thought I was doing well, and then I actually drew as my piece of music to be conducted, as one of the pieces, Tren by Penderecki. Tak, i Tren Penderecki, jak wszyscy, którzy znają ten utwór, składa się z takich odcinków, które mają wyznaczony jakiś tam swój czas i w ramach tego odcinka dzieją się różne rzeczy w smyczkach, bo to jest utwór na orkiestrę smyczkową. Związane są one z nietypową artykulacją. Wtedy to jeszcze były sprawy orkiestrom dużo mniej znane. Nowość. No, w jakimś tam stopniu nowość. W każdym razie trzeba było znaleźć te odpowiednie artykulacje i te odpowiednie barwy, żeby uzyskać to, co właściwie w takim odcinku było już konstant. Jak się uzyskało ten rodzaj barw, to bam, dżam, 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 jakieś takie gdakające za podstawkiem grani i uzyskało się to, co się chciało, to wtedy można było sobie pójść do następnego odcinka. I ja też tak sobie nad tym pracowałem, to znaczy dawałem znak na każdy początek odcinka, po czym czekałem, pracując z orkiestrą, aż uzyskam to brzmienie, o które w tym odcinku chodzi, i wtedy przechodziłem do następnego odcinka i robiłem to samo w następnym odcinku. Everybody knows that Tren by Penderecki consists of sections and they have very specific time, and there are different things happening in the strings in these sections, and there is some sort of unusual articulation in each of the pieces, and that those were times when orchestra were not so used to such articulations and it was a little bit of a novelty, and it took some time to actually find this kind of articulation, this kind of color.
And when you got it in each section, you could continue with that. It was quite constant. So this is the way that I worked. I worked with the orchestra until I got the articulation that I wanted, and then I moved on to another section. Ale oczywiście te odcinki miały swoje wyznaczone czasy, które w wykonaniu powinny obowiązywać. Natomiast kiedy się pracuje, to było dla mnie jasne, że to jest najlepszy sposób pracy nad tym utworem, który się można wyobrazić. No, jak się osiągnie, już to wiadomo, że to będzie dalej przechodzę dalej. Tak. Gdybym go grał w całości, to oczywiście budowałbym formę, stosując te czasy, które są potrzebne do tego, żeby zbudować tę formę zgodnie z dyspozycją kompozytora. And of course, each section has its specific time to be conducted. So I thought that my way of work was the best possible one because I worked on each section separately and then put them together. And if I was working from the beginning with the piece as a whole, I would have kept to those times of these sections. No i tyle było tego. Nagle okazało się, że ja nie dostaję żadnej nagrody, dostaję wyróżnienie, no to się zdarza. Ale nie, jakby, no, nieszczęśliwie ktoś z jury podszedł tam do mnie i powiedział, no tak, ale w tym Pendereckim to tam trzeba respektować to określenie. No i w tym momencie moja wściekłość nie miała granic, oczywiście, no bo to był jakiś taki, coś nie fair. Było jasne przecież, że ja pracuję i że to nie jest... Te czasy w tej pracy nie mają żadnego znaczenia i to jako powód do tego, żebym ja dostał tylko z mojego punktu widzenia wyróżnienie, a nie nagrodę, było coś, co odebrałem wtedy bardzo dramatycznie. Także, ale chcę tylko powiedzieć to samo, co już mówiłem w poprzednim konkursie, żeby się nie przejmować takimi rzeczami, koledzy, którzy bierzecie udział w tym konkursie. Takie załamania i takie uczucie nieszczęścia przychodzi błyskawicznie, jak się ma 20 parę lat albo 30, chociaż w tym konkursie wszyscy są dosyć starzy. Do 35. Ja popatrzyłem, przeciętna będzie około 31-32. Przeciętna, jakby zliczyć. Nie robiłem tego z komputerem w ręku, ale tak mi to wygląda. Jednym słowem, nie przejmujemy się takimi rzeczami, jak to, że się nie wygrało. Chociaż to jest prawda, że w konkursie, jak się bierze udział, to warto go wygrać. To jest to, co należy z nim zrobić. Jak się nie wygrywa, to już jest taka sprawa, która mniejsze ma znaczenie. To można sobie wpisać w CV, że się brał udział w takim konkursie, ale tutaj patrzę znowu na CV tych wykonawców, tych kandydatów. To, czego oni tam nie mają w tym CV, to po prostu... Bogate. Boże, wielu z nich ma bardzo rozbudowane. Tak, takie wpisywane wszystko, co tylko da się zagarnąć do tego CV. Niektórzy w rubryce profesorzy mają wpisanych 15 albo 14 albo 13 osób, które udzielały im tej tajemnej wiedzy o dyrygowaniu i to jest też bardzo zabawne. Yeah, that was it for this competition. I didn't get any reward, I got a distinction. And it wouldn't have been that bad, but unfortunately, one of the jurors after the competition, he came to me and he told me that it is really important that those times of sections in Penderecki, they should be really respected. And this actually made me a little bit mad, because for me it was obvious that this was just the way that I was working with the orchestra. And if I was to perform with this piece, of course I would have kept it these times. So as a reason not to give me a reward but only a distinction, that for me was quite dramatic. But as I said in previous competitions, I think that you shouldn't worry so much about not having such a great result, because when you are young especially, the unhappiness goes away quite quickly. And I noticed that in this competition, the people are actually not that young, that the age goes up to 35 years old. The average is about 31 or 32. But my message generally is not to worry. And of course, if you approach the competition, the goal obviously is to win it. And if you're taking part in it, it's really worth winning it. But even if you do not win, it's something that you can include in your resume or CV. And I must say that some of the resumes that I've seen of the conductors who actually took part in this competition are really rich. And sometimes they have a lot of information included. And in the section about professors, they can have up to different 15 names included. Patrząc przez pewien pryzmat swojego doświadczenia dyrygenckiego, wszystkich nagród, koncertów, orkiestr, który pan prowadził, patrzy pan teraz na młodych dyrygentów i jakie błędy najczęściej zauważa pan u nich?
When you look at the young conductors through all your experience, through the rewards, through the orchestras with which you have played, now when you look at the young conductors, what kind of mistakes can you notice? Ja myślę, że musimy taką formę rozmowy z panią z tym, takie są modne teraz, tu się rozmawia w trzy osoby. Nie? Są rozmówca telewizyjny i rozmówca na linii. Ja myślę, że zacząłbym od czegoś, co nie jest błędem właściwie. Jest pewnym jakimś znakiem czasu, to znaczy od tego, że przytłaczająca większość kandydatów, ośmieliłbym się powiedzieć, że właściwie do tej pory chyba wszyscy dyrygują jak gdyby bezimpulsowo, bezauftaktowo. To znaczy nie mają tego, co jakoś tak w tradycji dyrygowania uważało się za najważniejszą albo bardzo ważną rzecz. Ten taki impuls, auftakt, w którym już... Oddech. Oddech przed, ten auftakt, tak. W którym już zawarta była informacja na temat tego, jak ma być zagrane to, co się dzieje za chwilę. W tej chwili ten sposób dyrygowania odbywa się tak, że gest dzieje się równocześnie z dźwiękiem. Nie ma tego przygotowania. W tym przygotowaniu zawierało się bardzo wiele. Zawierała się dynamika, pewien sposób zagrania tego dźwięku za chwilę, również jego precyzja, synchronizacja, w którym miejscu wszyscy powinni ten dźwięk zagrać. W tej chwili to się jakby tak, jakby odba tu. Tu jest dźwięk i tu ja daję ruch. Nie ma tego tu, tu. Przygotowania do tego. To jest chyba tak, takie signum temporis po prostu. I pewnie można szukać tego różnych przyczyn. Myślę, że jedną z przyczyn jest to, że kandydaci, którzy według mnie w sposób ewidentny uczą się bardzo wiele z internetu albo z oglądania na rozmaitych media, w rozmaitych mediach innych dyrygujących dyrygentów, wielkich, mniej wielkich, takich, których udało się im znaleźć. Myślę, że w wielu wypadkach, sądząc z tego, co jest prezentowane, oglądali jakieś jedno to samo nagranie, które z jakiegoś powodu większość z nich uznała za najbardziej reprezentatywne i dokładnie tak samo wykonują niektóre rzeczy, nawet mógłbym wskazać to nagranie. To, że na tych nagraniach ci dyrygenci dyrygują najczęściej z największymi orkiestrami, które rzeczywiście, jak to się mówi, same grają, to taka metoda dyrygowania razem z dźwiękiem ma swoje uzasadnienie. Rzeczywiście jest tak, że takim orkiestrom nie należy za bardzo przeszkadzać. One naprawdę same jakby wiedzą, co zagrać. Należy ich tylko tak jakby prowadzić. Należy ich troszkę inspirować, jakoś tak odciskać na nim swoją interpretację. Ja może przerwę, bo pani po prostu. What I wanted to start with is not actually a mistake. It's more something that I would call a sign of our times. And this is something that I noticed that the vast majority, and I would even risk saying that everyone from the contestants, they conduct without impulse, without auftakt, which is kind of a breath that you take before you make a move. And in the past, this breath, this impulse, it included some information about how to play, about how it should be done. There was information about the dynamic, the way, the sort precision, advanced the synchronization. Yeah. Yes, exactly. A little bit earlier than the actual movement, than the actual sound. But right now I see this tendency that the way that the conductors do it is at the same time you get the move and the sound. And I suppose this is, again, signum temporis, the sign of our times. And I think that there are different reasons for that, but I think that one of them could be that a lot of these conductors, in my opinion, they learn a lot from the internet and they watch other conductors perform. And I think that many of them actually watched one and the same performance, and I could actually even mention which one, because the way they conduct is identical. They make the same movements in the same time. And I think that sometimes when you cooperate with a really great orchestra, this is something that they do not take into account, that the videos that they are watching is of conductors who perform in front of orchestra, which can play perfectly on their own. And the role of the conductor is more of a leading role and a way to inspire the orchestra, not to actually work with them. And this is where the difference can be really visible in the competition. Ja zadam może już ostatnie pytanie, bo skoro mówimy o wadach
jakichś błędach, które popełniają, a jakie dobre strony pan w tym młodym pokoleniu dyrygentów widzi? I'm going to ask you the last question now, and since we're talking about the problems and maybe some faults in conducting, what are the good points that you can see with the young conductors? Ja myślę, że wszyscy na ogół są w sposób taki widoczny dobrze uczeni jakoś. To znaczy myślę, że ludzie, z którymi pracowali ich profesorowie, potrafili im na ogół wpoić bardzo taką dobrą czytelność gestu, różne takie bardzo pozytywne rzeczy. Czyli od strony takiej trochę akademickiej techniczności ten poziom jest wyrównany. Myślę, że to będzie zresztą leżała taka pewna trudność i pewna komplikacja być może właśnie z wyborami, dlatego że z wyjątkiem takich paru osób, które się wyraźnie jakoś tak unoszą ponad taką średnią powierzchnią tego poziomu, tego konkursu. Właściwie w takiej przeważającej większości pozostaje to taki średni, dosyć wyrównany poziom techniczny. Wszyscy to w zasadzie robią porządnie, dobrze, logicznie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że niestety bardzo mało osób naprawdę głęboko dociera do istoty muzyki, którą dyrygują. To znaczy są tak skoncentrowani na często zbyt mechanicznym utrzymaniu pulsu, tak jakby muzyka polegała na takim mechanicznym utrzymywaniu pulsu, jakby to był jakiś nakaz, kodeks karny, którego niedotrzymanie powoduje jakąś karę. Jakby do tego to się mniej więcej ograniczało. I również no, tyle rzeczy się dzieje w muzyce, po prostu cała strona wyrazowa czasami jakiegoś fragmentu utworu wymagałaby jakiegoś ustawienia, uporządkowania, korekty, jakiegoś indywidualnego spojrzenia na to, a bardzo często w momencie, kiedy ci dyrygenci w konkursie przerywają, mają do powiedzenia jakąś jedną uwagę, która dotyczy małej, partykularnej rzeczy związanej z brakiem synchronu, z jakimś małym decrescendo, które chcieliby większe albo mniejsze, a pozostają obojętni w ogóle na to, o czym ta muzyka jest. Co o tym należałoby może porozmawiać i ktoś, kto by potrafił to zrobić, od razu by zyskiwał punkty. Wygląda zresztą tak, że czasami przerwanie to jest moment paniki. To znaczy teraz trzeba będzie coś powiedzieć, więc ja muszę coś powiedzieć. Niektórzy wyraźnie mają przygotowane to coś. Przygotowali sobie, że jak przerwę, to w tym miejscu powiem to i zrobię taką uwagę. Także tutaj, jak myślę, ci, którzy weszli głęboko w utwór i ten utwór jest jakąś taką istotną dla nich treścią tego ich emocji. Nie mają z tym problemu. Wiedzą, co powiedzieć, ta praca jest żywa. Pozostali mają z tym ewidentnie kłopot. What I can say about the positive sides and about the general characteristics of the way that these conductors work with the orchestra is that they're visibly well taught. I think that their professors gave them very good knowledge. They have very good legibility of gestures. So from the academic and technical point of view, their skills are very good, but they're also very similar. And this is actually what makes it quite difficult to evaluate, because this level is so even that there are very few people who go above this level who can actually show something more. So I think that technically there is a very logical, very decent way that they work, but I think that very few of them actually go deeper into the music that they perform, and they do not really focus so much on the meaning of what the music is supposed to say. And there is something, they feel as if there is some kind of an order, some kind of regulation which they have to follow. And there are so many things that happen in this music, things which they require some kind of recognition, some kind of correction, some individual perspective from the conductor. And instead of doing that, they focus on details. For example, they focus on the crescendos which come in a particular section, and they don't pay attention to the whole form and what the music is trying to convey. So sometimes even when I can see some kind of panic, because when they stop, I think that very often they have some phrases that they have earlier prepared.
of what they want to say when they stop talking. So I think that they're really well prepared, but they do not really go deeply into emotions. Dziękuję bardzo za spotkanie. Żegnamy się na razie ze studia w Filharmonii Śląskiej. Przed nami jeszcze ostatnia część przesłuchań pierwszego etapu. Następnie ogłoszenie wyników około 21:00 i po ogłoszeniu wyników w studiu konkursowym spotka się z Państwem Agnieszka Nowogzych. Thank you very much for today, and tonight we're going to continue with the auditions, and I invite you to the results, which will be presented around 9:00, and later in the competition studio, it will be presented by Agnieszka Nowogzych. Thank you very much. Dziękujemy.